Ich działania przestępcze były akceptowane. Bractwo Łobuzów, znane również jako Banda della Maliana, było jedną z najbardziej wpływowych grup przestępczych działających we Włoszech. Nazwa Magliana pochodziła od okolicy w Rzymie, gdzie grupa miała swoją siedzibę. Bractwo Łobuzów było skoncentrowane głównie wokół przestępczości zorganizowanej, co jednak odróżniało to bractwo od innych grup przestępczych, to jego relacje z politykami, służbami specjalnymi oraz elementami korupcji w rządzie i policji. Grupa zdobyła pewien stopień akceptacji społecznej i politycznej poprzez zastosowanie taktyki Robin Hoodowej, gdzie część zdobytych przez nich środków przeznaczano na działalność charytatywną. Jednak to nie zmienia faktu, że ich działania były brutalne i bezwzględne. Więc wyjaśniłem ci dlaczego.